Krystian, pozwól, że ci tak króciutko przedstawię, chociaż myślę, że nie trzeba, ale dla formalności. Otóż Krystian jest czołowym polskim lekkoatletą, rekordzistą Polski w półmaratonie, multimedalistą Mistrzostw Polski, multimedalistą Mistrzostw Europy, finalistą Mistrzostw Świata, reprezentantem Polski na Igrzyskach Olimpijskich, a od niedawna również trenerem biegania. Bardzo, bardzo nam miło, cieszymy się, że do nas dotarłeś. W zasadzie dotarłeś do nas z daleka, bo jesteś w Portugalii. Tak, zgadza się. Przebywam na pierwszym w sumie zgrupowaniu od dłuższego czasu w tym roku, więc jakby no w Portugalii jeszcze chciałbym powiedzieć, że ciepłej, jednak wyjątkowo w tym roku niekoniecznie ciepłej. Ale zasp nie macie tak jak u nas. Zasp nie mamy, mamy za to powodzie. Część Portugalii niestety jest zalana, bardzo, bardzo dużo wiadomości jest. Nawet w okolicznych miejscowościach, w Faro, w Lizbonie czy w Albufejrze, nawet od znajomych kolegów, którzy są właśnie w Albufejrze z innych krajów na zgrupowaniu, dostaję informację, że po prostu zalewa ich woda. Więc faktycznie mamy też jakieś tam problemy pogodowe, ale na szczęście jest ta dodatnia temperatura, która umożliwia mimo deszczu wyjście nawet czasem na krótko i pobiegania w dobrych warunkach. To super, cieszymy się bardzo. Do Portugalii jeszcze wrócimy, będziemy o tym mówić. A teraz tak na gorąco chciałam zapytać Ciebie, bo ostatnio wpadł mi w ręce minima na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne, które odbędą się na Węgrzech. Wydaje się laikowi, że są dosyć mocno wyśrubowane. Mężczyźni 2,9-40, tak? Kobiety 2,28, z tego co pamiętam. Jak Ty oceniasz te minima? Czy to jest do zrobienia? Na co się nastawiasz? Znaczy no tutaj no, na pewno te minima z roku na rok idą do góry, to nie tylko w zasadzie na dystansie maratonu, tak, bo i na 1500 metrów, jeśli dobrze pamiętam, 3.35.0 na 3.34.20, na 3000 metrów z przeszkodami minimum poszybowało bardzo wysoko na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, bo aż na 8.15, to totalnie w sumie muszę powiedzieć mnie zaskoczyło, bo też widziałem te minima. Jednak no, prawda jest taka, że jeśli chce się jechać na Mistrzostwa Świata i odegrać jakąkolwiek rolę, a nie być statystą tak zwanym, no to nie można rozpatrywać tego wyniku jako wielki wyczyn. To musi być etap przygotowań, trzeba spełnić pewne warunki, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata. I dla mnie to jest taki etap, mimo że dzisiaj mój rekord życiowy trochę jest wolniejszy od tego minimum, to nie ograniczam się, nie mam tej blokady, że to jest aż 2,9,40. Dla mnie to jest po prostu 2,9,40 i tyle. I do tego się szykuję, aby biegać szybciej, bo jak wyniki w Europie czy na świecie pokazują, trzeba biegać szybciej, jeśli chce się liczyć jakby w walce o najwyższe lokaty. No, trzymamy kciuki i na pewno bardzo, bardzo liczymy, że Cię tam zobaczymy. A tymczasem chciałam zapytać o to, znaczy generalnie jakby jawisz się jako zawodnik, który jeden z niewielu tak naprawdę przeszedł całą ścieżkę rozwoju jako sportowiec, czyli od najmłodszych, od lat juniorskich, tak, wcześniejszych, dzieciństwo do w zasadzie sportu wyczynowego, do kariery seniorskiej. Powiedz, jak u Ciebie się rozpoczęła ta przygoda? Jak rozpocząłeś w ogóle uprawianie lekkoatletyki? I co Cię motywowało do tego, żeby dotrwać jakby do tego miejsca? Bo wielu rzeczywiście no, nie dotrwało. Myślę, że moja przygoda ze sportem zaczęła się jak u wielu innych obecnych zawodników, czy byłych zawodników. Zaczęła się w szkole podstawowej, na WF-ie, na SKS-ie. Ja miałem tą możliwość, że WF-ista mnie skierował do akurat wówczas uczniowskiego klubu sportowego Junior Złocieniec, skąd pochodzę, i tam trafiłem pod skrzydła świętej pamięci Andrzeja Korola, mojego pierwszego trenera, który tak naprawdę przygotował mnie do tego, żeby być tym zawodnikiem, bo tak naprawdę w wieku tam 13 czy 14, nawet 15 lat, to tak naprawdę każdy z nas jest adeptem do tego, żeby być zawodnikiem, żeby stać się zawodnikiem, żeby rozpocząć w przyszłości karierę. Ja miałem to szczęście, że bawiłem się przez sport. Dla mnie wówczas jeszcze to była zabawa. Bardzo, bardzo wiele rzeczy się nauczyłem. I niekoniecznie tylko biegać, tak? Bo jeszcze w Złocieńcu pod wodą właśnie pierwszego trenera uczyliśmy się skakać w dwyż, rzucać oszczepem.
czy ja swego jednego roku na mistrzostwach województwa młodzików zachodniopomorskiego wystartowałem w skoku wzwyż i w szafecie 4x100, gdzie zdobywałem medale mistrzostw województwa. I tak naprawdę mieliśmy takie przygotowanie do tego, co ma być w przyszłości. Z czasem trafiłem do znakomitego specjalisty Jacka Kostrzewy, z którą współpracuję już tyle lat. I myślę to, że to mądre prowadzenie mnie przez te wszystkie lata, etapy mojej kariery, przygotowanie tego wszystkiego, mojego ciała do pracy w danym roku na kolejne lata, z wizją nie na już i teraz, tylko właśnie ta wizja była, że mam być znakomitym seniorem i osiągać wyniki w przyszłości, sprawiła, że dziś jestem w tym miejscu, w którym jestem i byłem w stanie osiągać te wyniki, tak? Że dzięki temu, że trafiła woda faktycznie pod dobre skrzydła, jak to się mówi, osiągałem te wyniki i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Super, pozdrawiamy trenera Kostrzewy. Był już zresztą w trenerskiej lidze mistrzów, również rozmawialiśmy z nim. Również o tobie, między innymi. Krystian, mówi się, że twoim koronnym takim dystansem to jest 3000 metrów z przeszkodami, ale też osiągasz świetne wyniki właśnie na 5000 metrów. Jesteś rekordzistą Polski w półmaratonie, świetnie biegasz na 10000 metrów, tak? Ostatnio świetny też debiut w maratonie i świetny czas życiówka. Myślę, że nie jeden sportowiec zazdrości ci tej życiówki, tego czasu. Powiedz mi, tak, pierwsze pytanie to, który dystans jest ci najbliższy, który uważasz za najbardziej perspektywiczny? Może to będzie ta sama odpowiedź, może nie. Tak naprawdę przez wiele lat, kiedy się specjalizowałem na 3000 metrów z przeszkodami, to uważałem ten dystans za mój korony i że to jest ten dystans, gdzie osiągnę wszystko i najwięcej. Jednak w momencie, kiedy można powiedzieć, dorosłem do decyzji z trenerem takiej, że jestem gotowy się przedłużyć, zacząć startować półmaraton i w kolejnych latach maraton, to mam wrażenie, że dopiero teraz będą te moje lata najlepsze i że to maraton będzie tą konkurencją, tym dystansem, który będzie moim, później się powie, koronnym dystansem przez całą karierę i w to wierzę. I tak naprawdę dziś ten dystans jest najbliższy memu sercu, że tak powiem, w kontekście biegania. A co do wszechstronności, to tak naprawdę przez te wszystkie lata dla mnie, w szczególności kiedy do 3000 metrów z przeszkodami się szykowałem, to dla mnie było jakby płaskie dystanse miały sprawić, żebym biegał szybciej na przeszkodach, tak? Że to był etap przygotowań do kolejnych startów międzynarodowych. Między innymi często startowaliśmy na Mistrzostwach Polski dwa dystanse, gdzie jest jeden dzień przerwy między przeszkodami i 5000 metrów lub odwrotnie, bo zmieniał się program minutowy. Nieraz pierwszego dnia było 5000 metrów, nieraz 3000 metrów z przeszkodami, a ostatniego był ten drugi najdłuższy dystans. I my zawsze to traktowaliśmy jako etap przygotowań do Mistrzostw Świata czy do Mistrzostw Europy, gdzie zawsze się odbywają eliminacje i finał, tak? Żeby być przygotowanym na te dwa biegi, kiedy będzie trzeba się ścigać później na docelowej imprezie, żeby był ten tak zwany power, tak? Żeby w finale jeszcze było do osiągnięcia. Stąd myślę, że przez te lata gdzieś mam trochę tej wszechstronności i rozbieżności w tych dystansach, aczkolwiek w początkowych latach seniora wcale nie biegałem wyjątkowo szybko, bym powiedział, 10000 metrów, bo tak naprawdę pierwszy medal na tym dystansie seniorowski zdobyłem dopiero w 2019 roku, więc dopiero w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o przedłużeniu się do półmaratonu i faktycznie, kiedy na poważnie podeszliśmy do tego dystansu, bo te wcześniejsze starty były z trochę innego treningu, kiedy szykowałem się do przeszkód, i były etapem przygotowań, tak? To nie był taki dystans, do którego byłem faktycznie wtedy przygotowany. Mhm. Trenujesz z Jackiem Kostrzewą, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. No, grupa Jacka Kostrzewy słynie z tego, że tam przelewek nie ma, a Jacek Kostrzewa prowadzi treningi w oparciu, trochę inspirując się trochę tym, jak biega światowa czołówka.
Widz jest mocno i szybko. Powiedz, czy ty również jakby faktycznie wierzysz w to, że polskie biegi długie mogą zbliżyć się do tych rekordów światowych i do tej światowej elity, że jesteśmy, że jakby nic nas nie dzieli od tego, że możemy osiągać również takie wyniki i że nie ma jakiejś predyspozycji, nie wiem, genetycznych czy jakichkolwiek innych, które mogłyby decydować o tym, że jedni mogą osiągać takie wyniki, inni nie. Jak ty na to patrzysz? Jacek Ostrzewa był rzeczywiście w trenerskiej Lidze Mistrzów, kiedyś bardzo fajnie o tym opowiadał. Czy polscy biegacze mogą biegać równie szybko jak Kenijczycy? Polecam. Ten wywiad jest na naszym YouTubie, więc jak ktoś chciałby do tego wrócić, polecam. Natomiast jestem ciekawa, jak ty uważasz, z twojej perspektywy, jak to wygląda. Znaczy, przede wszystkim nie wiem, dlaczego się mówi, że u trenera Ostrzeby się tak ciężko trenuje. To tak bym Ale powiedział, że trochę Jacek taka Ostrzewa to łatka, też wyjaśnia, rzeczywiście, dlaczego ten że trening to wygląda taka tak, jak wygląda. trochę łatka. Myślę, że trenujemy inaczej. Że nie bojemy, trener nie boi się sięgnąć wiedzy i tak naprawdę szuka rozwiązań, szuka nowych bodźców treningowych, które przesuną jego zawodników o kolejny, powiedzmy, szczebel, na kolejny poziom wynikowy i się tego nie boimy, tak? I po prostu szukamy najlepszej drogi dla nas. Jednak wydaje mi się, że po prostu trenujemy na tyle ciężko, na ile jesteśmy przygotowani. Nigdy nie trenujemy chyba ponad stan. Czy biegi długie mogą trafić? Myślę, że tak, że to kwestia tego wszystkiego tak naprawdę czasem to jest może nie uwarunkowania genetycznego, a możliwości, które mamy, które jesteśmy w stanie sobie stworzyć i stwarza nam życie trochę, codzienność, bo tak naprawdę dziś biegi długie to generalnie są zgrupowania wysokogórskie. Czasem potrzeba po prostu kilku lat, aby spokojnie dojść do pewnego etapu, wybieganie kilometrów, tak zwane, tak, przygotowanie wytrzymałościowe. Myślę, że wszystko jest tak naprawdę kwestią przygotowania możliwości i przygotowania mentalnego zawodnika, bo to, że ktoś ma predyspozycję do biegów długich czy wytrzymałościowych, to czasem nie wystarczy. Czasem, jeśli zawodnik nie jest gotowy mentalnie na dany wynik czy dany sukces, to choćby trenował na rekord świata i treningi by wskazywały, że jest przygotowany na ten rekord świata, a on mentalnie nie będzie gotowy na to, to nie pobiegnie tego wyniku, a z kolei zawodnik, który będzie trenował trochę lżej, ale będzie mentalnie inaczej do tego podchodził, to osiągnie te lepsze wyniki. Także myślę, że to wszystko nie jest tak jednoznaczne, nie można powiedzieć jednoznacznie, że tak możemy lub nie możemy, bo to tak naprawdę jak potrzeba na to wiele, wiele czynników musi się zgrać, aby faktycznie te wyniki zostały osiągnięte, ale faktycznie uważam, że możemy być czołówką europejską, czy osiągać światowe wyniki. Kwestia to jest tylko tego, aby mieć możliwości stworzone do tego, aby trenować tak jak najlepiej. No właśnie, jeżeli możemy w takim razie zatrzymać się chwileczkę jeszcze nad tą mentalną stroną twojego trenowania. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś o sobie i o innych osobach trenujących w grupie Jacka Kostrzewy w następujący sposób. Balansujemy na granicy. Jeśli chcemy gonić Europę i świat, musimy ryzykować. Przeciążenia to nieodłączny element. Ja rozumiem, że jakby faktycznie kto nie ryzykuje, ten dalej nie jedzie. Trzeba rzeczywiście stawiać sobie pewne wyzwania, no ale jak sobie radzisz, chciałam popatrzeć na to od tej mentalnej strony. Jak sobie radzisz? Czy ktoś cię przygotowuje mentalnie do tego treningu? Bo faktycznie wiele rzeczy jest w głowie, tak jak sam powiedziałeś. Jeżeli ktoś nie jest mentalnie gotowy, no to odpada. Jak ty się przygotowujesz? Kto tobie pomaga w tym mentalnym treningu? Ja bym powiedział, że ta wypowiedź raczej nawet się tyczyła szerszego grona, że generalnie każdy zawodnik profesjonalny, tak, bo musimy to oddzielić, sport zawodowy od amatorskiego, że każdy zawodowiec, który myśli o jakichś faktycznie wielkich wynikach, to musi przekraczać swoje granice na co dzień, może nie codziennie, tak, ale w danym momencie na iluś treningach, aby przesunąć swoje bariery, swoje możliwości bólowe. Czy w momencie, kiedy zakwaszenie jakby uderza już w nogi, nie możemy biec, to musimy przesuwać te granice. I tutaj faktycznie to jest balans na granicy tego, czy na przykład no, ktoś przetrwa, zregeneruje się, nie złapie kontuzji, ktoś łapie kontuzję. I to niestety no,
się mówi, że jest wkalkulowane w sport profesjonalny i zawodniczy. Aczkolwiek przez wiele lat kariery są zawodnicy, którzy nie odnoszą kontuzji i udaje się to wyważyć. Jednak mówię, no to jest pewne ryzyko, tak? Amatorzy trenują trochę inaczej, mimo gdzieś tam chęci osiągania nowych rekordów życiowych, to trenerzy, którzy prowadzą tych zawodników, muszą mieć na uwadze, że ci ludzie też chodzą do pracy, pracują, trochę inaczej się regenerują i to też jest inny trochę trening i inne w tym momencie obciążenia, tak? Że to jest trochę inaczej. Od strony mentalnej ja od kilku lat współpracuję z profesorem Blecharzem, psychologiem. Jeśli mam możliwość, to się z nim spotykam raz na jakiś czas, kontaktuję się telefonicznie i sobie rozmawiamy i gdzieś tam pracujemy. Pomaga mi pewnych, jeśli mam jakieś wątpliwości czy problemy, pomagam sobie radzić z pewnymi rzeczami i poukładać pewne rzeczy właśnie w sferze mentalnej. Ale tak naprawdę na co dzień to takim wsparciem mentalnym jest dla nas nasz trener, tak? To jest osoba, która próbuje nas ułożyć i przygotować do tego wyniku. Ale też tak naprawdę zawodnicy muszą umieć też oddzielić to, tak? Że jest trening, kiedy jesteśmy zawodowymi zawodnikami i później wracamy. I też musimy to potrafić odciąć, tak? Że na co dzień ludzie mamy, zawodnicy mają rodziny, bliskich i tak naprawdę dzięki nim my możemy gdzieś tam osiągać te wyniki dzięki wsparciu najbliższych, rodziny, dzieci, czy bliskich, czy partnerów, którzy nas wspierają, dają nam tak naprawdę tą siłę do tego, aby trenować, do tego, żeby przenosić swoje granice. Kiedy wracamy zmęczeni, to oni nam pomagają się zregenerować, to oni nas wspierają. Czy kiedy wracamy i widzą, że coś nie idzie, to nawet takie gesty jak przytulenie przez osobę bliską, przez dziecko pomaga i to jest takie wsparcie mentalne, tak? Super, tu wspomniałeś o kontuzji. Ja chciałam zapytać, bo każdy, kto Cię śledzi na Twoich mediach społecznościowych, to wie, że przez jakiś czas, generalnie przez długi czas rzeczywiście tych kontuzji unikałeś, miałeś fantastyczny czas, kiedy w zasadzie się uchylałeś przed tymi kontuzjami i to fantastycznie, natomiast w końcu Cię dopadło, tak? I rzeczywiście wyłączyło Cię na dosyć długo. Opowiedz o tym, co się wydarzyło, jak się skończyło i czy już wszystko wróciło do normy, czy wracasz do gry? Faktycznie, przez wiele lat treningów unikaliśmy, udało się uniknąć kontuzji. Myślę, że między innymi dzięki dobremu prowadzeniu i przygotowywaniu mnie do obciążeń, które miałem znosić na treningu, dzięki temu przez te wszystkie lata unikałem tej kontuzji i nie miałem problemów zdrowotnych poza drobnymi urazami. Faktycznie po wielu, wielu latach, tak, bo tak naprawdę z trenerem Kostrzewą współpracuję już blisko 18 lat, przytrafiła mi się kontuzja, okazało się, że mam narośl na kości piętowej, która niestety wchodzi w konflikt w badaniu dynamicznym ze ścięgnem Achillesa i po prostu kaleczy to ścięgno, przez to jakby nie jestem w stanie trenować na pełnych obrotach. Niezbędny był przeprowadzony zabieg, operacja, której podjął się doktor Wieczorek ze Szczecina przy asyście doktora Kostrzewy. I dzięki nim tak naprawdę zostało usunięte to, co jest zbędne, że tak powiem, w moim organizmie. Następnie jakby przechodziłem okres rehabilitacji na co dzień, mimo oczywiście cały czas w kontakcie, będąc doktorem Wieczorkiem ze Szczecina, konsultowałem, jak powinna przebiegać rehabilitacja i powrót. Dzięki temu, że miałem na miejscu w Goleniowie fizjoterapeutę, któremu dziękuję, Aleksandrowi Babiczowi, który tak naprawdę czuwał nad moją rehabilitacją, nad powrotem do zdrowia. Udało się wrócić. Faktycznie ta przerwa była stosunkowo długa, ponieważ od połowy maja tak naprawdę byłem wyłączony z treningu biegowego i pierwszy marszobieg wykonałem dokładnie 31 sierpnia przez
przez blisko 6 tygodni były to marszobiegi i przygotowanie znowu aparatu ruchu do treningu. Od prawie połowy października zacząłem się wprowadzać po zgodzie i zielonym światełku od doktora Wieczorka, po wykonaniu kontrolnych badań USG, po wizytach kontrolnych dostałem zielone światło na wznowienie treningu i tak naprawdę od 12 października zacząłem się wprowadzać w trening i przygotowywać do sezonu wiosennego. Dziś tak naprawdę mamy 15 grudnia, więc ponad 2 miesiące w treningu i odpukać w zdrowym treningu. Wszystko idzie w dobrą stronę. Jestem w stanie biegać bez bólu, bez żadnych przeszkód. To mnie cieszy najbardziej. Czy to jest tak jak u skoczków po dyskwalifikacji, że masz teraz głód biegania i wygrywania i osiągania mega wyników? Faktycznie na początku to, co mówiliśmy o strefie mentalnej niedawno, miałem wątpliwości czy zawahania oczywiście, jak to będzie wyglądało. Przez wiele lat kariery nie wyobrażałem sobie takiego punktu w karierze, że będę miał operację czy zabieg i będę musiał przechodzić tak poważną rehabilitację. Jednak dzięki temu, że właśnie miałem przy sobie bliskich, którzy mnie wspierali, miałem swoją rodzinę, miałem przyjaciół i czy trenera, czy wiele osób, którzy faktycznie mi dobrze życzyli i mnie wspierali, to jakby dawało mi siłę, że chcę wrócić. Nabrałem faktycznie po wielu tygodniach tego głodu biegania i chęci żeby stanąć znowu na linii startu i rywalizować i wrócić do gry. I dzisiaj tak naprawdę jestem głodny biegania, głodny startowania i skupiam się na tym, co jest już przede mną, a nie to, co było za mną. Super. No i tutaj życzymy Ci w tym miejscu, w tym punkcie mega, mega wyników, super przygotowań, naprawdę bardzo, bardzo intensywnych i owocnych miesięcy, tak chciałam powiedzieć. A propos właśnie trenowania i przygotowywania się do innych, do kolejnych swoich startów i zmagań, powiedz przed startem w maratonie, ile kilometrów tygodniowo robisz? No tutaj ta rozpiętość jest duża, tak? Bo tak naprawdę we wprowadzeniu jest to tam po 140 czy 160 kilometrów, ale faktycznie w kulminacyjnym punkcie, kiedy dochodzi do tej maksymalnej, najcięższej pracy, to jest to w granicach 200, a czasem powyżej 200 kilometrów w tygodniu. Więc tutaj mówimy tak naprawdę o 28 czy 30 kilometrach dziennie. Super. Chciałam zapytać jeszcze o hipoksję, bo czy włączasz w ogóle hipoksję do swoich treningów? Czy w ogóle wierzysz, że hipoksja może zastąpić góry? Jak u Ciebie to wygląda? Ja tak naprawdę wiele lat jeździłem tylko w góry i starałem się ograniczyć do naturalnych gór. Jednak przyszły czasy też, jakie przyszły, trzeba było szukać nowych możliwości, nowych bodźców. Ja tak naprawdę dopiero rok temu, jeśli się nie mylę, pierwszy raz użyłem namiotu hipoksyjnego dzięki High Altitude Training System Marcina Lewandowskiego. Udało mi się wynająć taki namiot i pierwszy raz skorzystać. Jednak dla mnie oczywiście, ja jako zawodnik, który jeździł w góry, uważam, że trening wysokogórski to jest trening wysokogórski, a namiot hipoksyjny może jakby podtrzymać efekt gór lub dać jakiś bodziec. Jednak uważam osobiście, że naturalne góry to naturalne góry. I jeśli miałbym zawsze wybór, czy jechać w góry, czy wypożyczyć namiot hipoksyjny, to wybrałbym góry naturalne, ponieważ uważam, że dają dużo większy efekt w biegach wytrzymałościowych, aniżeli namiot hipoksyjny. A myślisz, że polskie góry też tutaj dają radę? Czy trzeba ja koniecznie do i ten lecieć? Znaczy, powiem tak, ja przez wiele lat kariery, tak, którą zacząłem gdzieś tam za młodzika, juniora młodszego. Bardzo długo jeździłem do Szklarskiej Poręby generalnie, ze względu na to, że było tam, jest tam dużo ścieżek biegowych. Unikałem Zakopanego, które jest wyższe, ponieważ zawodnicy, którzy tam jeździli, nawet do 800 metrów, trochę narzekali, że nie ma gdzie biegać, a są okresy, że jest bardzo dużo turystów i na tych szlakach, gdzie generalnie oni realizowali trening,
ci turyści przeszkadzali. Szklarska Poręba jest trochę niżej, jednak ma to do siebie, że tam, gdzie my biegamy, to jest mało turystów. Tak naprawdę poza ścieżkami tymi do wyjścia w góry na Szrynicę czy Śnieżne Kotły w tamtą stronę, Łapki Szczyt, to tam faktycznie można spotkać więcej kibiców. Turystów. Jednak, ale na pewno są jacyś kibice na bank. Na pewno są też kibice. Ale jakby przychodzi taki etap, że w poszukiwaniu kolejnych bodźców i kolejnego jakby przesunięcia granicy, no to gdzieś tam zwiększa się tą wysokość. Myślę, że też jakby warunki tych wysokich gór, czy w Kenii, czy do Stanów zawodnicy latają, to przede wszystkim też klimat, który tam panuje, ułatwia ten trening mimo wysokości, tak, no bo ciężko powiedzmy w styczniu pojechać do Szklarskiej Poręby czy do Zakopanego i trenować, przygotowywać się do maratonu, który ma być w marcu czy w kwietniu, tak, w momencie, kiedy my musimy osiągać już prędkości, biegać dużo kilometrów, no to potrzebujemy dobrych warunków tego ciepła. Tym się niestety różnimy od sprintu czy rzutów czy biegów średnich, że nam ta hala nie wystarczy, tak? I my potrzebujemy wyjechać w te wysokie góry i w ciepło. No właśnie, a propos ciepła, miało być ciepło w Portugalii, jesteś teraz aktualnie na zgrupowaniu. Powiedz, co tam robisz, jak wygląda twój dzień, trochę powiedz, zdradź, jak możesz, kulisy tych przygotowań, tych treningów, które tam realizujesz, i powiedz może przy okazji, jak już jesteśmy a propos treningów, to do którego startu się aktualnie przygotowujesz, jakie masz cele na kolejny rok, bo tutaj już w zasadzie końcówka 2022, ty właśnie wracasz po zabiegu do pełnej sprawności i do jakby treningów już takich na pełny gaz, że tak powiem, więc zdradź trochę swojej kuchni. Tak naprawdę no, zgrupowanie w Portugalii, gdzie jestem już któryś raz przez te kilka lat, pierwszy raz w historii nas zaskoczyła taka pogoda, tak? Bardzo jest mało dni, nawet nie tyle słonecznych, to bezdeszczowych i bezwiecznych. Bardzo dużo jest opadów właśnie silnych wiatrów, to trochę przeszkadza jakby w trakcie treningu. Jednak no, temperatura, tak jak na początku gdzieś tam wspominałem, jest na poziomie 14-17 stopni, więc jest o tyle ciepło i przyjemnie, aczkolwiek mówię, no, opady deszczu sprawiają, że wilgotność jest duża i często w trakcie dnia mamy na poziomie 90% wilgotność, co na pewno utrudnia nam trening. Dzień na zgrupowaniu wygląda, myślę, standardowo, tak jak u wielu sportowców, jest pobudka, śniadanie, kawa i przygotowanie na pierwszy trening. Pierwszy trening powiedzmy w godzinach 9:30 standardowo do godziny około 12:00, w zależności co mamy, czasem trochę krócej. No i standardowo, że tak powiem, odpoczynek przed obiadem, obiad, drzemka, kawa i wyjście na drugi trening. Lub jeśli jest to jeden trening dziennie, no to po południu gdzieś tam szukamy regeneracji poprzez wizytę u fizjoterapeuty, nogawki kompresyjne, czy recovery pumpy, czy pistolety do masażu, czy jak faktycznie nie pada, wyjście do oceanu trochę, do tak zwanej solanki, niektórzy mówią, w formie regeneracji. Tak naprawdę kolacja, chwila regeneracji i relaksu i tak naprawdę spać chodzimy, więc tutaj codzienna rutyna wygląda tak naprawdę tak samo dzień w dzień. Co do przygotowań i treningu, na dzień dzisiejszy jest to przygotowanie tak naprawdę do tej właściwej pracy, przygotowanie organizmu do tego, żeby wskoczył na obroty, do obciążeń treningowych, które mnie czekają, żeby później nie było jakichś urazów czy mikrourazów wywołanych przez obciążenia. Dla mnie tak naprawdę przyszły rok, na dzień dzisiejszy, to jest wiosna. Marzec lub w marcu lub w kwietniu planujemy wystartować maraton, w którym chcemy powalczyć o jak najlepszy rezultat, nowy rekord życiowy oczywiście. I w związku z tym, że jestem żołnierzem Wojska Polskiego, to w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata w półmaratonie
wojskowe, ale to już na jesień, gdzie chcę również się przygotować i wystartować dla Wojska Polskiego. Także to Super. takie dwa dystanse, które są po drodze, no i oczywiście letnie Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Super, trzymamy kciuki, naprawdę bardzo, bardzo mocno życzymy Ci jak najlepszych wyników i jak najlepszych rezultatów. Niech się dzieje, niech się dzieje. Krystian, od lat tak naprawdę udowadniasz swoimi wynikami to, że jesteś absolutnie masz talent, jesteś perełką w świecie lekkiej atletyki w Polsce. Nikt nie kwestionuje absolutnie Twojego talentu sportowego. Natomiast od niedawna, to też fajnie by było, gdyby to wyraźnie wybrzmiało, w zasadzie odnajdujesz się w nowej roli, a mianowicie jesteś trenerem. Powiedz, czy musiałeś się nauczyć jakichś konkretnych umiejętności, nabyć jakichś kompetencji, których wcześniej nie miałeś, czy coś cię zaskoczyło w realizacji tej roli, tego zawodu w zasadzie, bo to zawód przecież tak naprawdę wymagający i trudny. Jak się już okrzepłeś jakby w tej roli i jak się w niej odnajdujesz? Dokładnie tak. Tak naprawdę trochę kontuzja sprawiła, że przyspieszyłem plany, które gdzieś miałem na przyszłość. Podjęcia kursu instruktora lekkiej atletyki. Ukończyłem kurs instruktorski organizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, aby usystematyzować swoją wiedzę i ją jakby uzyskać dyplom, legitymację trenerską czy instruktorską. Faktycznie jest to dla mnie coś nowego, jednak już od kilku lat myślałem o tym, żeby zostać trenerem i planowałem zostać trenerem. Trochę to wszystko się przyspieszyło, może widocznie, jak to mówią, tak miało być. Na pewno staram się przekazać tą wiedzę, którą sam nabyłem, czy wskazówki swoim podopiecznym, które sam jakby stosuję, czy które mi pomagały w sporcie i w przygotowaniach. I staram się po prostu przelać swoją wiedzę zawodniczą i przekuć ją na wiedzę trenerską. Także tutaj na pewno jest to całkiem inny też kontakt, inny jest mój kontakt jako zawodnika z moim trenerem i całkiem inny jest kontakt mój jako trenera z zawodnikiem. No tak, domyślam się, że tutaj też trzeba przełożyć to, że jednak ty jesteś zawodnikiem wyczynowym, tak, trenujesz, jesteś w zasadzie reprezentantem kadry narodowej. No, z drugiej strony domyślam się, że trafiają do ciebie rzeczy, jakby chcą, abyś trenował ich między innymi amatorzy, więc oni też wymagają, tak jak sam powiedziałeś, troszeczkę innego treningu. Czy tak jest rzeczywiście, że trafiają do ciebie amatorzy? Kogo właśnie szkolisz? Czy amatorów, czy właśnie młodych wyczynowców? Jak to wygląda? Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mam bardzo małą grupę amatorów i tak naprawdę skupiam się na treningu amatorskim tych zawodników, którzy normalnie pracują i chcą trenować, chcą bić rekordy świata, może, przepraszam, rekordy życiowe, aczkolwiek pewnie i niektórzy rekordy świata w kategoriach wiekowych by chcieli bić, więc tutaj nie ma nic złego. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie skupić się na młodzieży i szkolić młodzieży, ponieważ dzieci czy adepci lekkiej atletyki wymagają na pewno dużo większej uwagi, dużo więcej poświęcić im trzeba uwagi, być przy nich na treningach. W związku z tym, że ja sam jeszcze trenuję, jestem wyczynowym zawodnikiem, dużo mnie nie ma, więc nie chciałbym zaniedbywać i zrobić komuś tak zwaną krzywdę przez przypadek nieświadomie. Dlatego na dzień dzisiejszy tak naprawdę sport ten zawodniczy w klubach młodzieżowych czy juniorowskich odkładam na przyszłość. Dziś jakby skupiam się na tych starszych zawodnikach i amatorach. Tak. Komunikujesz się ze swoimi zawodnikami za pomocą aplikacji Ardent Coach, no to wiemy, ponieważ tutaj współpracujemy akurat w tym zakresie. Powiedz, jak twoi zawodnicy odbierają tą formę komunikacji? No jest to na pewno o tyle łatwiejsze, że możesz w zasadzie szkolić wszystkich tych, którzy są niekoniecznie szkoleniowa czy okolic, tak? Możesz pozwolić sobie na to, żeby prowadzić innych zawodników w całej Polsce i nie tylko w Polsce. A jak oni to odbierają? Powiedz, jak się wam pracuje? Tak naprawdę dla mnie, jako dla tego trenera czy nowego trenera,
i moich podopiecznych mogę powiedzieć, że jest to wyjście naprzeciw potrzeb, tak, grup treningowych, bo faktycznie aplikacja ułatwia komunikację, trener jest w stanie przekazać, napisać wszystko, zawodnicy mają możliwość w kilku tych ruchach tak naprawdę określić swoje samopoczucie, wysiłek, dzięki temu, że można synchronizować zegarek z aplikacją, to wszystko mamy w jednym miejscu i te wykresy, które i możliwości, które daje nam aplikacja, ułatwia tak naprawdę analizę później trenerowi tego treningu. Jak wiemy, zawodnicy biegają na różnych zegarkach. Jest to zegarek Polara, jest to zegarek Garmina. Jakby trener miał każdego zawodnika, to tego na platformie Garmina, to tego na innej i na wielu innych platformach szukać i jakby rozdzielać, no to jakby dla trenera kosztuje to dużo więcej czasu i tak naprawdę zawodnika, bo zawodnik musi przepisać, napisać, a tak naprawdę jednym ruchem jest w stanie synchronizować to i mamy to wszystko w jednym miejscu. Możemy się cofnąć, nie musimy szukać tego, mamy wszystko pod ręką, więc tak naprawdę dla mnie jako trenera jest to wyjście naprzeciw i stworzenie łatwiejszej komunikacji i możliwości komunikowania się ze swoimi zawodnikami. Super. Cieszymy się bardzo, że aplikacja służy. Chciałam jeszcze zapytać a propos twojej roli trenera nowej. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć z naszych widzów, uczestników do twojej grupy, to powiedz, czy jest taka możliwość, czy przyjmujesz nowych zawodników, czy jakby grupa jest jeszcze otwarta? No i drugie moje pytanie, w jaki sposób mogą to uczynić, w jaki sposób się z tobą skontaktować? Tak naprawdę, tak jak wspomniałem parę minut wcześniej, na dzień dzisiejszy mam bardzo małą grupę, jest to około 5-6 osób. Przewiduję tak naprawdę, jeśli można tak powiedzieć, że jeśli trafiłaby się osoba jedna lub maksymalnie dwie, które pasowałby schemat pracy ze mną, to co ja zaproponuję, rozwiązania, jakby model treningu, to po jakiejś analizie, jakby po rozmowach jest taka możliwość. Oczywiście podjęcia współpracy. W związku z tym, że jestem zawodnikiem, że wyczynowo trenuję, mam swoje potrzeby też poza jakby treningiem. Zawodnik profesjonalny musi pamiętać o tym, że musi mieć czas na regenerację, musi mieć czas na leżenie, na drzemkę. Ze względu na to tak naprawdę ograniczam bardzo, bardzo swoją grupę zawodników, którą chcę trenować na dzień dzisiejszy, do małego grona. Tak, aby móc poświęcić swój czas czy swoje możliwości napisania sumiennego i zarazem dopasowanego treningu do danej osoby i do jego możliwości trwania do danej konkurencji czy startu. Więc dlatego ta grupa jest na tyle mała. W przyszłości na pewno będzie się ona w jakimś stopniu mogła poszerzyć, zwiększyć, ale na ten moment mówię, ze względu na to, że jeszcze sam myślę i celuję w wielkie wyniki, to nie chciałbym też wziąć, że tak powiem, dobrze, chodź do mnie, ja cię wezmę, potrenuję cię, a tak naprawdę komuś robić krzywdę. Nie chcę, żeby to tak wyglądało, chciałbym budować swoją markę, czy swoją pozycję trenerską na sumiennej i rzetelnej pracy, a nie na obiecywaniu. Kochani, jeżeli dobrze zrozumiałam, to uchyliły się drzwi, bardzo wąsko, bardzo, bardzo słabo, ale jednak jakaś szparka się pojawiła, więc jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście się skontaktować z Krystianem, to rozumiem, że przez media społecznościowe tak ten kontakt byłby w porządku, gdyby ktoś rzeczywiście chciał, tak. Jednak próbował, był bardzo zdeterminowany, żeby dołączyć do twojej grupy. Dokładnie tak. Czy mój profil tak naprawdę sportowca na Instagramie, czy fanpage na Facebooku, jest możliwa wiadomość prywatna i gdzieś tam próby kontaktu, więc na pewno jeśli ktoś będzie chciał porozmawiać, to jest taka możliwość i szansa. Tak, tu kochani, już nasza nieoceniona koleżanka Paulina już podrzuciła link do profilu na Facebooku. Pewnie lada moment pojawi się na Instagramie, także zapisujcie, klikajcie. Nie wierzę, że ktoś jeszcze cię nie polubił lub nie dodał do znajomych, więc myślę, że to jest kwestia tylko tego, żeby sobie po prostu odświeżyć i zobaczyć, dotrzeć po prostu do konkretnego punktu po jednym kliknięciu. Kochani, to jest ten moment, kiedy można zadawać pytania, bo moje scenariuszowe zestawienie się już zakończyło.
Więc jeżeli ktokolwiek chciałby zapytać Krystiana o cokolwiek, to polecam ten czas, to jest ten moment. Ja jeszcze chciałam zapytać Krystian o to, bo jakby do tej Portugalii tak faktycznie mówiłeś w liczbie mnogiej, że jesteśmy, trenujemy, ale rozumiem, że jesteście tam w większej grupie, w większym gronie, jest tam ekipa dosyć mocna, tak? Z kim trenujesz, możesz zdradzić, czy to tajemnica? Nie, oczywiście nie, to tajemnicą jest prawie cała grupa trenera Kostrzeby. Jest Michał Rozmys, jest Kinga Królik, jest Angelika Mach, jest Ania Sabat Wielgosz, czy Beata Topka, jest Martyna Galant. Tak naprawdę jest praktycznie cała grupa trenera Kostrzeby. Na dzień dzisiejszy jest zgrupowanie kadry narodowej. Tutaj się też odbywa polskiej reprezentacji. Są grupy sprintu, jest grupa rzutów, więc tak naprawdę jest spora liczba zawodników i trenerów tutaj nas. Na co dzień można spotkać wielu zawodników, choćby Adrianne Sułek czy Pawła Wiesiołka. Na trasach wzdłuż tutaj między miejscowościami Montegorda a Villarreal można spotkać Dawida Tomale czy Olgę Niedziałek, więc tak naprawdę duża grupa, szeroka rozpiętość jakby konkurencji. Jest nasz sprint krótki, sprint przedłużony, 400 metrów dziewczyny widziałem, więc tak naprawdę jest duża grupa polskich zawodników. Plejada gwiazd w takim razie, pozdrawiamy wszystkich serdecznie i czekamy na jakąś relację na Facebooku czy na Instagramie. Liczymy na bardzo dużo zdjęć. I życzymy pogody przede wszystkim w tej Portugalii, bo rzeczywiście jadąc tam, oczekując właśnie tej zmiany klimatu, chociażby ze względu na to, żeby warunki do trenowania były lepsze, no, raczej wymagałoby się tej pogody w miarę sprzyjającej. Kochani, jeszcze zerknę na Facebooka, czy jakieś pytanie by się pojawiło. Tutaj na czacie na razie nie widzę. Być może, że wyczerpaliśmy temat, Krystian. Odpowiadałeś na wszystkie moje pytania na tyle wyczerpująco, że się pytania żadne nie pojawiają, ale jeszcze chwileczkę zaczekamy, być może, że ktoś chciałby o coś zapytać. Tak, mamy Radka Radosława, który pisze, że dużo zdrowia i pamiętaj, że odpoczynek też jest jednostką treningową. Dokładnie, to jest tak naprawdę to, co mówiłem, tak, że zawodnik musi wrócić do pokoju, musi pamiętać o tym, że ta drzemka, ten odpoczynek, to leżenie też jest tą właśnie wspomnianą jednostką treningową, o której nie można zapomnieć i która sprawia, że jesteśmy w stanie dalej trenować. Także tutaj jak najbardziej się zgadzam i mam to ciągle na uwadze, tym bardziej, że niektórzy, jak to mówią, wypominają PESEL zawodnikom starszym, więc tak naprawdę z wiekiem tego wszystkiego zawodnicy też się uczą. To również Radosław pyta jeszcze a propos, czy odżywki poza izotonikami i aminokwasami jakieś używasz? Ja tak naprawdę od kiedy zacząłem przygotowania do półmaratonu i maratonu, udało mi się podjąć współpracę z firmą Maurten, która produkuje głównie odżywki węglowodanowe, żele węglowodanowe, w połączeniu również z kofeiną. Od niedawna wszedł świetny baton. Również na bazie generalnie węglowodanów. Dla mnie to jest jakby podstawą do treningów i między treningami, jeśli uzupełniam, nazywając to izotonikiem, to właśnie tymi odżywkami. Na treningach używam tylko i wyłącznie odżywek tej marki, tak aby przygotowany w momencie startu w maratonie na dany bodziec jakby odżywki i żela, żeby nic po prostu nie zmieniać. Tak? Także dla mnie na dzień dzisiejszy to tak naprawdę firma Maurten i jej jakby suplementy. Tak, również Radosław. Pytanie. Fizjo regularnie, jako przegląd minimum raz w tygodniu, czy częściej i czy na obozie macie bezpośredni dostęp do tego typu regeneracji? To teraz zacznę od końca. Na zgrupowaniu faktycznie jest, jeśli się nie mylę, trzech fizjoterapeutów, do których mamy możliwość umawiania się i dostęp w miarę potrzeby zawodników. Tak? Każdy się umawia na dany dzień czy w danej możliwości, kiedy potrzebuje. Ja osobiście staram się regularnie chodzić do fizjoterapeuty, nie zaniedbywać tej sfery.
Nawet w trakcie pobytu w Oleniowie, treningu w domu, wspomniany wcześniej właśnie fizjoterapeuta Aleksander, umawiam się też zawsze, najczęściej jest to masaż po ciężkich jednostkach treningowych, w szczególności tych długich, kiedy to zmęczenie mięśniowe jest dosyć duże i potrzeba regeneracji, przyspieszenia. Jednak nie tylko fizjoterapeuta, ja korzystam z nogawek recovery pump, masażu limfatycznego, więc jakby tutaj ta regeneracja jest na kilka sposobów. Czy jakby elektrostymulator Compact również stosuje do regeneracji i przyspieszenia tego powrotu, żeby być gotowym na kolejną jednostkę. Również Radosław pyta, kiedy docelowy start chyba i kiedy przygotowawczy półmaraton, oczywiście według planu, bo czasami to różnie bywa. Tak naprawdę docelowym startem są Igrzyska w Paryżu, więc jest to trochę odległy plan. Jednak zakładam, że chodzi tutaj o najbliższe starty. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy jeszcze toczą się rozmowy między trenerem i menadżerem, który maraton wiosenny, czy na przełomie, na początku, na koniec marca, czy początek kwietnia. Rozważamy na dzień dzisiejszy dwa, trzy maratony, do których jakby staramy się przygotować i jakby podjąć rozmowy z organizatorami. Wszystko też zależy tak naprawdę nie tylko od naszej dyspozycji, ale też od grup, które przygotowuje i planuje organizator, tak, aby była odpowiednia dla nas, bo tutaj no ciężko będzie pojechać na dany maraton, kiedy grupa będzie biegła na 2:03 i tak naprawdę wyścig się skończy przed połową dystansu. Szukamy tego odpowiedniego maratonu, gdzie będzie grupa dostosowana w jakim stopniu pod nas, a na pewno będzie nam pasowała. Półmaraton na ten moment jeszcze nie wiem gdzie, jednak na pewno będzie w planie startowym. Super. Pytanie z Facebooka teraz. Joasia Nalewalska pyta. Parametry krwi. Jakie wartości hemoglobiny i ferrytyny osiągasz, gdy jesteś w okresie treningowym, a jakie po roztrenowaniu? Tak naprawdę faktycznie regularnie przechodzimy badania krwi i staramy się pilnować tego. Taką hemoglobiną standardową mam na poziomie plus minus 16. Po okresie roztrenowania to czasem może zaskoczyć, jednak kiedy organizm nie jest przeciążany, ta hemoglobina potrafi wzrosnąć do 17 czy 17,5. Natomiast ferytynę mam zazwyczaj na poziomie między 120 a powiedzmy 160, 170. To jest taki standardowy poziom ferytyny, którą mój organizm utrzymuje. Tutaj Radosław jeszcze skomentował. Dziękuję za informację, trzymam kciuki i do zobaczenia w Augustowie. Jeszcze z Radosławem musieliśmy się widzieć w Augustowie, więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Augustowie w przyszłym roku. Okej, patrzę jeszcze, rzucam okiem na Facebooka. Na razie nie widzę nic, żadnych pytań. Tu również na czacie nie ma pytań. To jest ostatni moment, kochani. Jeżeli chcecie jeszcze zadać jakieś pytanie, o coś zapytać, to Radosław już pisał, obyś pobiegł nieco szybciej, ale pamiętaj, że ważne, kto mierzy czas. I wszystko jasne, jak to mówią. Okej. Okay. Kochani, ponieważ tu już widzę, że ani na Facebooku, ani w naszym pokoju webinarowym pytań raczej nie ma. Krystian, nie będziemy Cię trzymać, zatrzymywać na siłę, przedłużać tego spotkania w nieskończoność, chociaż rozmawia się z Tobą bardzo, bardzo dobrze, ale wiemy, że jesteś w trakcie zgrupowania, wiemy, że jesteś w Portugalii, pewnie tak naprawdę masz swój rytm i wyrwałeś się na ten czas wywiadu ze swoich obowiązków, ze swojego jakiegoś tam rytmu dnia, za co Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za wszystkie odpowiedzi na pytania, nieraz dociekliwe i trudne. No ale tak to już jest, że w wywiadach nie zawsze pytamy o to, o co byśmy chcieli. Czasami są takie wścibskie kobiety jak ja, które się dopytują o szczegóły, no i trzeba po prostu przełknąć. Dziękuję naprawdę za to, że jakby wyrwałeś właśnie ten czas z tego zgrupowania, za połączenie z Portugalii.
Trzymamy za Ciebie kciuki, życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze, śledzimy Cię od dawna, więc myślę, że tak naprawdę będziemy to robić nadal. Nie wierzę, że ktoś nie śledzi tych Twoich poczynań sportowych. Trzymamy kciuki za absolutne wykluczenie już jakichkolwiek kontuzji, mega starty, mega wyniki, połamanie życiówki, zrobienie minimów wszelkich i na Igrzyska, i na Mistrzostwa Świata, i wszelkie inne, i spełnienia wszystkich swoich marzeń i sportowych, i życiowych, prywatnych, osobistych. Tego Ci wszystkiego życzę ja jako ja, ale również myślę, że w imieniu naszych uczestników chyba się ze mną zgodzą. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość tutaj bycia i mam nadzieję, że do zobaczenia właśnie na ścieżkach biegowych czy na najbliższych startach. No na pewno w Augustowie, bo przecież jesteście umówieni z Radosławem. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Krystian, dziękuję również za obecność po raz kolejny. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, bo to już ten czas, kiedy w zasadzie trzeba sobie składać również życzenia, złożyć, bo pewnie nie będzie kolejnej okazji. Wszystkiego dobrego na te święta. Dziękuję. Również wszystkiego dobrego.